Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Wspólnie z Patrykiem Ciechanowskim ze Spoko Cafe spotykamy się dzisiaj na terenie Wrocławskiego Centrum Biznesu w celu podsumowania akcji Wrocławek za pół ceny. Akcji, która zaskoczyła nas bardzo pozytywnym odzewem zarówno ze strony przedsiębiorców, jak i mieszkańców. Więcej o szczegółach, o wynikach, które udało nam się osiągnąć, opowie Państwu Patryk. Szczerze mówiąc, sami byliśmy zaskoczeni, jak duże zainteresowanie wśród przede wszystkim mieszkańców Wrocławka przyniosła ta akcja. Żeby też nie przestrzelić za bardzo, mogę powiedzieć, że około kilku tysięcy, 5-6 tysięcy osób biorących udział w akcji. Jeszcze spływają do nas raporty, nie wszyscy przedsiębiorcy przesłali do nas podsumowania. Były miejsca, gdzie nawet ponad 500-600 osób w ciągu tych 3 dni wzięło udział z akcji, skorzystało ze zniżek. Tak samo pozytywny odzew ze strony przedsiębiorców. Wiele firm zadowolonych z tego, że udało im się pozyskać nowych klientów, nawiązać nowe relacje biznesowe. Także wydaje mi się, że akcja jak najbardziej udana, pomimo tego, że mieliśmy bardzo mało czasu na jej przygotowanie. Tak jak powiedział przed chwilą kolega, akcja rzeczywiście była udana, ten odzew naprawdę jest bardzo dobry, także planujemy już teraz kolejną akcję. Mamy nadzieję, że około marca będziemy mogli zapowiedzieć Państwu już drugą edycję Wrocławek za pół ceny. Z tego miejsca chciałbym zaprosić przedsiębiorców, którzy funkcjonują na terenie Wrocławka, żeby już teraz zgłaszali nam zainteresowanie tą akcją, tak żeby w momencie, w którym już ta akcja będzie przez nas przygotowywana, żebyśmy mogli się z każdym skontaktować, tak żeby każdy mógł wziąć udział, każda firma mogła wziąć udział właśnie w naszym wydarzeniu. Korzystając z okazji, chciałbym również Państwa bardzo serdecznie zaprosić na wydarzenie, które odbędzie się 8 grudnia. Jest to już trzecia edycja wydarzenia Targowe Śródmieście. Więcej o tym wydarzeniu opowiemy Państwu w przyszłym tygodniu. Natomiast już teraz zarezerwujcie sobie czas na 8 grudnia i zapraszamy Państwa bardzo serdecznie.